Zawodnik z numerem 12, koledzy Strychalski i Chin z Automobil Klubu Sudeckiego. To Automobil Klub, który organizował pierwszą eliminację rajdowych mistrzostw Polski i Pucharu Polski. No przyjechali z tego miejsca, gdzie, o Jezu, ile ja tam zostawiłem samochodów na tych waszych odcinkach. Klasyfikacja klasy Astra i zajęli w tej klasyfikacji miejsce pierwsze. Gratulujemy serdecznie. Jak w stosunku do Wadimia te nasze odcinki? No było się, to było ciekawie, było interesujące, ale to jest autem, ale jesteśmy tutaj zgadzać. To jest najważniejsze, że są na mecie i że są zwycięzcami. Cieszymy się, że przyjechaliście do nas, jak powiedziałem, Świdnica. Rozumiem, czy gdzieś obok, ale w każdym razie klub ze Świdnicy, Automobil Klub Sudecki. Serdecznie pozdrawiamy. A, i pilot z Olsztyna, rozumiem, no. No właśnie, też Sutrolandia, no wierzę, że kiedyś do tych szutrów wrócimy, każdemu łezka się kręci. Zobaczymy, jak się uda, może nie wszystkie nam wyasfaltują i będziemy rzeczywiście po nich jeszcze mogli się pościgać. No, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że myśmy ponad 100 tysięcy wydawali za naprawę tych dróg, a ten rajd rzeczywiście jest generalnie naprawdę zupełnie niszowo zorganizowany, bo mieliśmy poza Gdańskiem sprzymierzeńca takiego, który by rzeczywiście nas pomógł, w związku z tym. No ale staraliśmy się w dobry sposób to zorganizować, ten prolog, w związku z tym wierzę, że powrócicie tutaj w przyszłym roku samochodem jeszcze mocniejszym, jeszcze lepszym i też zajmiecie to samo pierwsze miejsce. Gratulujemy serdecznie. Sudety i Olsztyn. W zasadzie... Jeżeli można, to my byśmy od razu wręczyli, żebyście potem, bo wiem, że nie będzie tutaj ani Grygianca, ani Rolskiego. Oni zajęli w klasyfikacji klubowej miejsce trzecie, w związku z tym gratulujemy, to jest miejsce trzecie w klasyfikacji klubowej Automobil Klub Sudecki. Dawaj.